Siema, siema widzu, coś tam co nie to zaczęło się dziać na polskim internecie, co nie jest związane tylko z Wardęgą i Boxdelem. Wow, jak fajnie. Ale są dwa takie tematy, które mógłbym osobne dwa odcinki zrobić o tym, ale stwierdziłem, że nie. Dobra, pogadamy sobie po prostu o tych dwóch tematach podczas jednego odcinka, bo są takie dwie w miarę duże rzeczy, które się wydarzyły lub się wydarzają w sumie, to chyba nie jest słowo, o których chciałem właśnie porozmawiać. Koniec miesiąca, koniec lata, koniec GBS Frappe. Z tej okazji GBS robi wielką wyprzedaż Frappe, więc jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to jest wasza ostatnia szansa, przynajmniej w tym roku. Trzy Frappe w cenie dwóch, dobrze już pamiętacie, jak te pakiety promocyjne działają, no to tym razem tylko na Frappe i tylko do końca miesiąca. Jak Frappe, to brownie oraz kokosankę, mogę polecić, że wam zasmakuje. Dostępne w dwóch wersjach oczywiście, 5 razy więcej kofeiny, jak i tradycyjna zawartość kofeiny. A to jest chyba najłatwiejsza kawa do zrobienia, bo dajesz dwie trzy łyżeczki Frappe do kubka, zalewasz mlekiem i mieszasz. Zimne mleko idealnie wchodzi, nie ma nic prostszego. A czasem człowiekowi nie chce się zapalać specjalnie kawy, więc takie Frappe jako awaryjna kawa w szafce opłaca się. Tym bardziej, że kod ZEBO działa dodatkowo do promocji 3 w cenie 2, czyli 20% zniżki dodatkowo do wyprzedaży. 3 w cenie 2, jeżeli chodzi o te 5 razy więcej kofeiny, a 5 w cenie 4, jeżeli chodzi o ten z normalną zawartością. Wszystkie linki macie w opisie, polecam GBS-ika i polecam używać mojego kodu ZEBO dla 20% zniżki. Wyprzedaż do końca miesiąca. Pierwsza z nich to jest dotycząca Buddy, już jakby całość Buddy raczej kojarzycie, już chyba 2 albo 3 razy o tym wszystkim mówiłem, że on tam mówił, że on to się nie przejmuje hejterami, ale w sumie to gada o tych hejterach co odcinek tak w skrócie, więc tak bardzo się nie przejmuje i też zaczął pozywać jakichś ludzi, bo tam jacyś ludzie, jacyś hejterzy przeciwko niemu jakieś rzeczy mówią i sugerował, że będzie ich pozywał trochę za hejt, ale to chyba bardziej chodziło o to, że jakieś tam dane poufne likują czy coś takiego. No generalnie trochę średnio idzie na internecie ostatnio pod względem PR-u. No i to, co zostało wczoraj pokazane, zlikowane, no nie wiem, czy to w sumie zlikowane, po prostu no każdy tam nagrywał, bo była grupka ludzi, która sobie stała, no i Budda przejeżdżał tam swoim konwojem wielkim, Rolls Royce na początku, potem Lamborghini, a potem jeszcze jakieś inne auto. No i tak grupka ludzi sobie stoi, no i jedna z tych ludzi, że tak to powiem, chciał atencji od Buddy, no i krzyknął niemiłe słowa w jego stronę. No i jak myślicie, jak to się skończyło? Czy Budda A zrobił to, co każdy influencer powinien robić, czyli po prostu to zignorował? No, ktoś chce atencję, nie będziesz mu robił darmowego meet and greeta, nic to nie zmieni w twoim życiu. On się prawdopodobnie też nie zmieni, więc po prostu trzeba kontynuować ze swoim życiem. B wyjdzie i zwróci uwagę. Czy C wyszedł z tego swojego Rolls Royce'a, spryskał każdego tam gazem, no i powyzywał im matki. Na szczęście to C, jeszcze nie jesteśmy na tym punkcie. Tylko wydarzyło się, uwaga! O! Przyznaj się, nie będę robił dyma ani nic. Ja powiedziałem nie, któryś z was powiedział pojebana, czy nie zatrzymałem. Też to słyszałem. Wow, niemożliwe, jakieś kidosy coś do ciebie krzyczą, nie zawsze coś miłego, no bo przejeżdżasz i chcą twojej atencji, no i w momencie, gdy wychodzisz, to nikt się nie przyznaje do tego i w sumie to nic to nie zmieniło w twoim życiu, oprócz tego, że masz teraz nagranie, jak wychodzisz do grupy dzieci, którzy chcą atencję. Słyszałeś, nie? Słyszałem, no. Teraz nie ma jajec, nie? Który powiedział? No i kurwa nie ma, nie? Jeszcze pod koniec krzyknięcie, ja wiem, który to powiedział, no to skoro wiedziałeś, to dlaczego czekałeś, aż ktoś się przyzna? Nie wiem, no jak już chciał zwrócić uwagę, to mógł bezpośrednio powiedzieć. Nie wiem, czy on sobie to wymyślił pod koniec, że no, powiem, że wiem, tylko ja jestem mądrzejszy i bardziej dorosły, dlatego wysiadłem z swojego auta, zatrzymałem na środku ulicy i chciałem zwrócić ludziom uwagę, że jak robią coś złego, to jest to coś złego. No i pod koniec tam sobie już gadają, że no, ty to powiedziałeś, on tam odjeżdża, wsiada do swojego Rolls Royce'a, nawet sobie zdjęć na meet and greet'cie nie porobił, średni meet and greet, już Julia Żuga miała lepsze. I tutaj są dwa obozy i ja już te dwa obozy za chwilę zjednoczę, bo jest oczywiście jeden obóz, który mówi, no, on to się odkleił totalnie, on to już jest załamka psychiczna, koniec, kropka, dlatego wysiada i tam, nie wiem, zwraca ludziom uwagę, ale
Galepatus, nie wiem, takie rzeczy właśnie tego typu mówią. No i jest ten drugi obóz, który mówi, no dobrze zrobił, dobrze, nie będą te wieśniaki na niego krzyczeć, krzyczą, to mają za swoje, no, żeby nie było, że są bezkarni. A ja teraz wam pokażę trzeci obóz, czyli ten pomiędzy i was wszystkich zjednoczę, bo to, czy on teraz wysiadł i zwrócił komuś uwagę, czy to w finalnym efekcie jest coś dobrego. Jako influencer podkreślam, bo gdyby był zwykłym Kowalskim, któremu ktoś krzyczy, no bo ma droższe auto, no i on wychodzi i zwraca uwagę, okej, jak najbardziej, według mnie... No spoko, jakby nie było to jakaś agresywna interakcja typu wyzywam wam matki, no i właśnie psikam gazem, jak opowiadałem wam. Tylko, że jesteś influencerem, co oznacza, że jest to nagrywane, będzie to publikowane, wiesz o tym, że to będzie zwiralowane, że Budda wysiadł z auta do jakichś młodszych osób, które do niego nakrzyczały jakieś niecenzurowalne słowa. No to jak myślicie, jaki efekt to prawdopodobnie będzie miało? A mniej ludzi będzie do niego takie rzeczy krzyczeć? No chyba nie. B. Więcej ludzi tak będzie krzyczeć. Nikt się nie będzie do tego przyznawał. On tym bardziej będzie teraz słyszał jakieś przekleństwa w jego stronę, jak będzie przejeżdżał, żeby sprowokować go, żeby wysiadać, no bo będzie darmowy meet and greet. Budda da im troszeczkę więcej atencji. Te 30 sekund, minuta, które on wyjdzie i będzie tam z nimi gadał, no zawsze jest to coś, tak? Więc tutaj jest ten jeden obóz rozbity. A teraz rozbijemy ten drugi obóz, czyli ten, który mówi, że Patus odkleiło go do końca. Czy to pokazuje, że jednak się przejmuje tym hejtem i prawdopodobnie ostatnio, no nie jest najlepiej z psychą pod tym względem, no że widzi pewnie co na internecie się dzieje, Konopski o nim zrobił jakiegoś news, aczkolwiek to było przed Konopskim, była też sytuacja taka, że właśnie no duża część internetu sobie z niego memuje, tam parapety i tak dalej, no ewidentnie Budda ma o wiele większą ilość hejtu niż zazwyczaj i czy to wszystko miało prawdopodobnie wpływ na to, że on sobie wyszedł teraz do ludzi? Tak, jak najbardziej, pewnie miało, ale trzeba brać pod uwagę, że jak tyle emocji i tak dalej, no to i tak dość rozsądnie się zachował, że to nie było tak, że skoro niby rzekomo wiedział, kto mu to powiedział, no to nie jest tak, że bezpośrednio się konfrontował z tą osobą, nie wiem, przepychał się z tą osobą lub wyszedł z kolegami, no tam widać, że Budda sam sobie wyszedł, prawdopodobnie tylko ta jego dziewczyna za nim jedzie w tym Lambo, no i tyle, to też nie jest tak, że go odkleiło do końca. Jak najbardziej sądzę, że tutaj jest, że tak to powiem, coś do przepracowania, czy z psychologiem, czy z bliskimi, nie mam pojęcia, ale tak nie jestem po stronie tych, co mówią, że go odkleiło do końca, tak samo nie jestem po stronie osób, którzy mówią, no, on dobrze zrobił, no, super. Ja po prostu podpisałem na Twitterze, jak to zobaczyłem, że przykro się na to patrzy, no bo jakby nie patrzeć, no, ostatnio w internecie po prostu są przykre czasy dla Buddy, jako widz Buddy, który naprawdę lubił jego content, jak już podkreślałem też za każdym razem, no to po prostu się na to przykro patrzy i zgaduję, że wam, jeżeli jesteście w podobnej sytuacji co ja, no też wam się na to po prostu przykro patrzy. Przykro też się niektórym ludziom patrzy na nową relację Minimajka. Mi się bardziej przykro patrzy na reakcję ludzi na relację Minimajka, ale przejdźmy tutaj po kolei do konkretów. Ata Postek, czyli uczestniczka Hotel Paradise, wrzuciła na swoje Instastory coś, co jest lekkim materiałem na memy z tego, co widziałem ostatnio, czyli Minimajka, który czeka na nią chyba na lotnisku z bukietem kwiatów. Tak to się wszystko zaczęło, tak się w sumie trochę ogłosił związek nowy Minimajka z właśnie tą uczestniczką Hotel Paradise. Wrzuciła ona cały filmik, który też skomentujemy, pomimo tego, że to trwa tylko 6 sekund. Pięknie mnie przywitałeś i pasuje mi do torebusi. Dziękuję, skarbie. Tak, będąc totalnie szczerym, nie obrażając Minimajka, to ja rozumiem, dlaczego niektórzy ludzie mogli negatywnie spojrzeć na ten filmik jej, na Instastory, nawet pomimo tego, że jest krótki. To mam, ja nie wiem, czy ona tak gada, ale jakby nie znając tej osoby, to ona gada jakby do dziecka trochę. Wiecie, o co mi chodzi, ton głosu jest taki... Tylko właśnie nie wiem, czy ona tak na co dzień, czy nie, ale widziałem, że ona tam jeszcze odpowiedziała tym wszystkim hejterom, to może się za chwilę to wszystko okaże. Tam wrzuciła jeszcze zdjęcie, że jest właśnie w lokalu Minimajka ze sushi i są dość blisko głowami. No ogólnie, no ogłosili trochę tak dżentelmeńsko, że tak to uznam, trochę związek. Nie było jakiegoś wspólnego filmiku, nie było jakiejś wspólnej piosenki, żeby ogłosić to, że są razem. Po prostu zaczęli sobie wstawiać jakieś wspólne momenty związkowe, że
że tak to ujmę. W sumie oni mocno zaczęli spamić nagle tym, że są razem, bo nawet jak on cały ją w tył główki dała na Instastory, tylko widać, że jakaś uczestniczka Hotel Paradise, no bo emoji jakiegoś psa wykorzystała, czy tam wycięty pies, żeby schować to, że wystaje jakiś syf ze szafy, ale i tak to widać. I wiadomo, biorąc pod uwagę, co się wydarzyło z jego ostatnią partnerką, różne plotki, różne wnioski, które ludzie mieli dotyczące Pauliny Kozłowskiej i jej intencji, będąc Minimajkiem, to ludzie też to podpinają pod tą nową dziewczynę. Tylko problem jest taki, że Minimajk bardzo mini, że tak to ujmę, działa w internecie, więc jego zasięgi prawdopodobnie już nie są takie jak kiedyś, jego rozpoznawalność pewnie dalej jest olbrzymia, ale ona też jest uczestniczką właśnie Hotel Paradise'u i też ma powyżej 200 tysięcy followów na Instagramie, więc to nie jest tak, że ona chce się wybić na nim. No nie podpiąłbym tego chyba pod jej intencje. Ale oczywiście ludzie jak zobaczyli, że on jest jakąś, nie wiem, influencerką, może to jest kwestia tego, albo nie. Mi się wydaje, że ludzie się po prostu spodziewają, że Minimajk, skoro on jest z mini, to on też będzie jakąś z mini dziewczyną i wtedy dopiero by mu pisali wszystkiego dobrego, mu życzyli. Tak mi się wydaje. I tak szczerze, to jest krzywdzące mimo wszystko. Ale czy też szczerze im jakoś życzę, no życzę szczęścia na pewno im życzę, ale czy mam jakieś swoje dziwne przeczucia? Jak najbardziej, ale to może przez to, że to związek influencerski. Ale ona na ten potężny hejt w ich stronę, bo przynajmniej widziałem na Twitterze, że był naprawdę potężny, więc nie wiem, sam było jeszcze na Instagramie i tak dalej. Wiadomo, Twitter jest inny troszeczkę. Ale ona odpowiedziała. Chciałam podziękować moim stałym i starszym obserwatorom za dużo miłych słów dla nas, do nas. Ale apeluję do młodzieży od Majka. Proszę nie być takim agresywnym, bo jeżeli go lubicie i wspieracie, jednocześnie wyzywacie mnie, to nie jest mi nic mądrego, bo przecież on zasługuje na szczęście i dobro. Już po tych 30 sekundach, tam 20, mogę wywnioskować dwie rzeczy, że to nie jest tak, że ona jakoś go przedrzeźniała i gadała jak do dziecka wtedy na lotnisku. Ona po prostu ma taki specyficzny jakby ton głosu, tak to może uznam. A po drugie to to, że ej, to nie jest najgorsza odpowiedź. Bo ona nawet na nagraniu, gdzie oni właśnie jedli to sushi, to też tak powiedziała: mogę zjeść to siama w siśko? No tak, tak ona bardzo specyficznie mówi. Wszystko mogę zjeść siama? Tak. No generalnie jak się tak patrzy powierzchownie na to wszystko, no to tak, no wygląda to jak to wygląda i trochę się nie dziwię, że ludzie niektórzy troszeczkę nawet nad wyraz, że tak to powiem, reagują, ale zobaczmy resztę jej odpowiedzi, bo ta odpowiedź nie była najgorsza póki co. A dobro, a wy pisząc takie komentarze i wiadomości, sprawiacie mu przykrość. To nie jest mądre. I każdy człowiek zasługuje na miłość, dobro, przyjaźń, a my mamy już po 30 lat. Każdy się zmienił, dojrzał, dorósł, coś osiągnął w życiu. No i to jest dobry argument, bo ludzie mówią, że ona go wykorzysta. No jak ma go wykorzystać, skoro z tego co widziałem, to ona ma pieniądze, ma atencji w miarę dużo, w sensie Hotel Paradise była i tak dalej, więc no coś mi się tutaj nie łączy do końca, że to nie jest tak, że bezpośrednio ewidentnie widać, że ona nagle na przykład, nie wiem, dołączyła się do niego, nie była nikim totalnie, nagle dołączyła do ekipy, w momencie gdy Minimajk odchodzi z ekipy, no to ona na przykład zostaje w ekipie, pomimo tego, że jest jego dziewczyną, no to takich rzeczy nie widać. Ej, ale to może być akurat dobry punkt, nie? Że faktycznie Minimajk może nawet i szukał specjalnie teraz kogoś, kto już jest znany, że po pierwsze nikt mu na interesie nie mówił, że znów zostanie wykorzystany, a po drugie może faktycznie ma jakieś zrazy do tego typu ludzi, że tak to ujmę, takich mniej znanych, nie wiem. I nie potrzebuję już takich dziwnych afer młodzieńczych, to były stare rzeczy, już nikt o tym nie pamięta, więc zaakceptujcie to proszę, że się zadajemy. I nie martwcie się o to, że ja chcę go w jakiś sposób wykorzystać albo, nie wiem, dla jakichś zasięgów, pieniędzy, bo każdy z nas już to ma i tylko nam zależy po prostu na szczęściu. Ale też rozumiem, dlaczego osoba publiczna, jaką jest Minimajk, dlaczego jego widzowie lub osoby, które go kojarzą, mogą na przykład się autentycznie o niego martwić, bo już raz się martwili, już raz pisali, ej, coś jest nie tak, no i faktycznie się okazało, że chyba tam coś było nie tak, nie? I ktoś go zranił faktycznie dość mocno. Była załamka Minimajka i nie tylko, więc może, no nie wiem, no ale no to jest dorosła osoba. Naprawdę, Minimajk już ma powyżej 30 roku życia, to nie musimy go niańczyć, że tak to ujmę. Na szczęściu, na spokoju przede wszystkim.
a ja uważam, że we dwójkę się bardzo fajnie dopełniamy i dajemy sobie tą radość, bo Majki zasługuje naprawdę na wszystko, co najlepsze, bo to jest wyjątkowy człowiek, wspaniały, wyjątkowy. Cieszę się bardzo, że go poznałam, bo ma ogromne serce i jest cudowny po prostu. Ej, aż się słodko zrobiło, tak szczerze. W sensie, pamiętam, jak ktoś inny miał takie zarzuty w stronę niej, jak była z mini Majkiem i ona nie potrafiła tak wyjść, na przykład takie rzeczy powiedzieć. I widać, że ona to szczerze chyba mówi, albo dobrze aktorzy, no jedno z dwóch. Ja po tym, co zobaczyłem i po tym, że widzę, że ona jest specyficzna na pewno i specyficznie gada, to mimo wszystko jakby jej intencje dla mnie są gituwa. No w sensie nie widzę po niej jakichś takich śliskich rzeczy, ale może, no jak mówiłem, dobrze to ukrywa, ale mimo wszystko życzę im po prostu szczęścia. No nie mam takich negatywnych emocji związanych z tym. A ja mu pomogę, bo ja też kocham wszystkie zwierzaczki, toleruję ludzi. Ale jak robicie takie głupoty, to zastanówcie się parę razy, bo nie można oceniać kogoś, jak kogoś się nie zna. A wy mnie nie znacie, nie musicie poznawać, ale po prostu uszanujcie jego wybór. Ja mu krzywdy nie zrobię i uważam, że on na pewno mi też. He? Dlaczego ona losowo powiedziała, że ona lubi zwierzaki i ona mu pomoże? ona klasyfikuje mini Majka jako zwierzaka? Nie, no ona jest po prostu specyficzna. No chyba jej chodziło o to, że on ma tego psa i może z tym ona pomoże. Nie wiem, lub chciała sobie PR pod koniec losowo, nacisnęła przycisk popraw PR, tylko do tej sytuacji totalnie nie pasuje. Bo wiecie, jak influencer chce sobie poprawić PR, no to na przykład kocham pieski. To wiadomo, no fajnie, jeżeli kochasz pieski, to super, no. Ale co to ma do tego wszystkiego? Wnioskuję o po prostu życzenie szczęścia i tak jak mówiłem, może mini Mike specjalnie sobie chciał influencerkę i na przykład influencerki mu się bardziej podobają, no bo już był raz z nieinfluencerką i się skończyło to, jak się skończyło. Ale no, ten odcinek się skończył. Zostawcie lajka, zostawcie suba, oglądać do końca, będzie jutro i na razie.